witam Państwa gorąco i serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Andrzej Kajfasz, wokalista zespołu Nadia. Witam Cię. Pytanie pierwsze zasadnicze. Skąd w ogóle pomysł na zespół? Jak to w ogóle było początki Waszego? 2008 rok i wielkie chęci ku temu, żeby występować na dużych scenach. Z początku zespół nie grał na wielkich scenach, bo zaczynaliśmy bardzo skromnie. No ale od 2012 roku, kiedy stworzyliśmy zespół, rozszerzyliśmy go o żywe instrumenty, o perkusję, o gitarę basową. Od tego momentu postanowiłem sobie, że chcę mieć zespół, który zaistnieje, który będzie mógł pokazywać to, co nam w sercach gra. No i udało się. Już istniejemy do dzisiaj, czyli już 7 lat na rynku. Czyli koncertujecie, macie typowo właśnie, tak jak mówisz, zespół koncertowy, jeździcie z perkusją, tak? Czyli muzyka na żywo w pełnym zakresie muzycznym. Tak jest. Zespół ma 6 osób. 6 osób w zespole jest gitara basowa, jest perkusja. Mamy dwóch chłopaków, którzy też pomagają mi śpiewać. Paweł gra na skrzypcach, Jarek gra na akordeonie. Do tego jeszcze gitarzysta. Także pełen zakres. To powiedz mi, jeśli mówimy właśnie o tych koncertach, powiedziałeś, kto w ogóle jest w składzie właśnie waszego zespołu, to powiedz mi odnośnie waszych tras koncertowych. Jak to wygląda, gdzie jeździcie i jedne z niezapomnianych koncertów? Więc jedna z takich najpiękniejszych tras koncertowych, które odbyliśmy, to w zeszłym roku w styczniu do Kanady. Tam mieliśmy okazję zagrać w Toronto, Ontario, cały ten region. W tym roku ponownie na zaproszenie Kanadyjczyków lecimy do Kanady i w styczniu jedziemy tam z kolędami też przede wszystkim, ale także z naszymi piosenkami, które już do tej pory mamy w swoim dorobku, czyli pierwsza i druga płyta, też trochę nowości, których tam zaprezentujemy, a pytasz o najfajniejszy koncert, najlepszy. Takich koncertów było sporo, bo zawsze jak są ludzie, jak jest dużo ludzi, to każdy koncert jest wtedy niezapomniany, no bo jest dla kogo grać i są emocje. Ale jeden z niezapomnianych koncertów to na przykład na Winobranie Zielonogórskie, jakieś 2 lata temu, kiedy to pod wieczór, kiedy graliśmy na scenie mniejszej, na nasz koncert przyszło kilka tysięcy ludzi. Wszyscy się z nami bawili, świetnie się bawili. No, tłumy ludzi, takie tłumy, że nie widać końca na rynku. No to coś, co chyba każdemu wokaliście, dla każdego wokalisty może być największą nagrodą i spełnieniem. Czyli to my i tak zobaczymy, bo mamy przygotowany dla Państwa też materiał, jak właśnie wyglądało to Wasz koncert, jak to wyglądało. Tak, to był wtedy. I rozumiem, że jak mówisz właśnie o tych niezapomnianych koncertach, między innymi ten występ, to powiedz mi, jak to wygląda o Waszych planach, bo mówiłeś, że wyjeżdżacie znowu do Kanady. Jakie macie plany na najbliższy czas? No, najbliższy czas to przede wszystkim wydanie płyty z kolędami. Poprzez ostatnich 3 czy 4 lata obiecaliśmy sobie co roku, że wydamy płytę. Troszkę obiecaliśmy na wyrost naszym fanom, że ta płyta będzie. No i w tym roku już miarka się przebrała i powiedzieliśmy sobie sami, że musimy tą płytę stworzyć. Także dla samych siebie, bo chcieliśmy to zrobić, tylko zawsze brakowało czasu na to. W tym roku ta płyta wyjdzie w województwie lubuskim z ogromnym nakładem. Ponad 20 tysięcy płyt, jedna z największych lubuskich gazet, z lubuskich medii wspierają nas, pomagają przy wydaniu tej płyty. Także wielu sponsorów, którym dziękujemy dzisiaj z tego miejsca. No i to jest pierwszy ważny plan, który chcemy zrealizować. Kolejny, drugi ważny element naszych planów to zrobienie klipu do tej kolędy i już do jednej z kolęd i już w tą sobotę będziemy tworzyć taki klip. Następne plany na przyszłość, na wiosnę, na pewno nowa piosenka, całkiem nowa piosenka i do tego także klip, singiel, który będzie promował naszą następną płytę, ale jeśli spytasz mnie, kiedy będzie kolejna płyta, to powiem Ci tyle, że ciężko jest stwierdzić kiedy, bo z muzyką i stworzeniem jest tak, że zawsze do głowy przychodzi coś jeszcze lepszego można wymyśleć. I ciężko jest zrobić coś, jak daje sobie człowiek taki sztywny plan, że muszę to zrobić do tego momentu. Do tego konkretnego momentu. Tak się po prostu nie da. Jeśli mówisz, właśnie nie da się określić tego, ale da się określić wasze już osiągnięcia, czyli ile płyt macie na koncie już wydane? To się da
określić bardzo łatwo. Dwie płyty na koncie, jedna w 2012 roku, druga w 2013. Pierwsza płyta to płyta debiut, druga płyta to płyta Kultural, którą tutaj także do studia przyniosłem i którą można zobaczyć. Dwie płyty na koncie, trzecia w zanadrzu. Repertuar na płytę już jest, piosenki w miarę już poukładane, więc teraz tylko wejść do studia i czarować. To właśnie zobaczmy teraz, jak w ogóle wygląda zespół Nadia, co on prezentuje. Ja poproszę realizację też pokazania właśnie teledysku i zapraszam widzów do oglądania. Mówimy cały czas o koncertach. Najbliższy koncert w naszym regionie? Najbliższy koncert w naszym regionie. W tym momencie tak mocno skupiamy się nad płytą, która jest właśnie tutaj, tak jak mówiłem, już niebawem ma wyjść, że postanowiliśmy sobie, że tych koncertów będzie teraz mało. Ostatnie miesiące przyniosły bardzo dużo koncertów, sierpień 8 na przykład. Nie da się tworzyć, kiedy ma się bardzo dużo na głowie, kiedy trzeba grać też koncerty. Każdy z nas ma jakąś pracę oprócz tego jeszcze, więc najczęściej spotykamy się w weekendy, chociaż ta płyta pokazała, że możemy się spotykać także w tygodniu, biorąc urlopy i tworząc. W tym momencie
momencie skupiamy się na płycie. Koncertować będziemy w grudniu, myślę, że po całym regionie. Już w tym momencie nasz menadżer zabukował wiele terminów na koncerty w całym regionie, i lubuskim, i dolnośląskim, być może w Małopolsce, więc koncertów nie braknie. Mówię o tych kolędowych, ponieważ ten czas już idzie i jak najbardziej chciałbym wszystkich zachęcić do tego, żeby obserwowali naszego fanpage'a, żeby wchodzili, patrzyli, kiedy ta płyta wyjdzie, no i kupili tą płytę. Taki mały wkład w naszą twórczość bardzo nam się przyda, bo wtedy pozwoli nam to tworzyć kolejną płytę z łatwością. Mówimy o płycie, mówimy właśnie, żeby was w końcu posłuchać na żywo. No ale powiedz mi tak, Łemkowie, którzy tworzą ten zespół, nie tylko. To właśnie powiedz mi właśnie połączenie tego polsko-ukraińsko-łękowskiego klimatu. Skąd w ogóle, jaki złoty środek na to znaleźć, żeby to fajnie tak połączyć? Mhm. Bo mówisz, że płyta z kolędami będzie typowo łękowska, czy nie? Nie, nie, właśnie, że nie. W tym momencie doszliśmy do wniosku, rozmawiając w zespole wszyscy razem, a mamy też w zespole, tak jak tutaj mówisz, mamy Łemków, mamy stricte Polaków, mamy osoby, które mają korzenie niemieckie, czeskie i tak dalej, więc ten wachlarz kultur jest ogromny. Ale doszliśmy do wniosku, my nawet jako Łemkowie też, że warto nagrać płytę, na której będzie też kilka piosenek polskich, bo przecież mamy wielu, wielu odbiorców takich, którzy chcą słuchać też nas w języku polskim, nie tylko. Możemy mieszać te kultury. To jest wspaniałe, że my jako członkowie zespołu wszyscy nawzajem pasjonujemy się kulturami, które przynosimy do zespołu. I to jest... I to da się odczuć w waszej muzyce, w waszym repertuarze, jeśli chodzi o sam fakt nawet coverów, które macie, no ale po własnej aranżacji, tak? Tak. Wy zmieniacie to właśnie pod względem tych kultur, łączycie te kultury. Tak. Nasza twórczość to przede wszystkim w tym momencie skupiamy się na tym, żeby tworzyć swoje piosenki od A do Z. Czyli tych piosenek na płycie odtworzonych, starych łemkowskich piosenek, do których często nawet ciężko stwierdzić, kto jest ich autorem, tworzymy swoje aranżacje, ale takich piosenek nie będzie wiele, będzie ich bardzo mało. Chcemy tworzyć swoje piosenki, całkowicie swoje słowa, swoją muzykę. Chcemy pisać coś, co będzie tylko i wyłącznie nasze, i coś, co będziemy przekazywać. I tak też jest na pierwszej, na drugiej płycie. Też jest to mniej więcej podzielone, że większość piosenek jest po prostu naszych. W tym momencie też na tej kolejnej płycie, która się pojawi, nie mogę mówić ilościowo, ile będzie piosenek i tak dalej, ale też zdecydowanie większość piosenek będzie nasza. A jeśli chodzi o twórczość na płycie, w jakim języku będą piosenki, będzie to mniej więcej pół na pół. Jeżeli my damy od siebie także polski repertuar, to wtedy wchodzimy na większy, głębszy rynek. I tam możemy pokazać wielkiej społeczności, ogromnej społeczności, kilkutysięcznej na widowniach różnych koncertów, tą swoją łemkowskość także, bo my wkradamy. My serdecznie będziemy zapraszać na wasze koncerty. Ja sam byłem i wiem, z czym to się je. No i pamiętam właśnie, bo byliście u nas w Centrum Kultury Muza. Tutaj tak po sąsiedzku tak wrażenia na pewno były dla mnie niezwykłe i osoby, które tam spotkałem, większość bawiło się. I pierwszy to jest koncert. Naprawdę na pierwszym koncercie byłem, gdzie ludzie zaczęli do was tańczyć, bo tam było dużo osób, które zaczęło tańczyć i bawić się z tym. Ja dziękuję ci serdecznie za wywiad, za poświęcony z nami czas. Musimy niestety kończyć, bo czas jest nieubłagany. Moim państwa gościem był właśnie Andrzej Kajfarz, wokalista zespołu Nadia. Ja dziękuję ci serdecznie i będziemy na pewno tutaj pokażemy wam wasz klip. Tak jest. Dzięki i zapraszam na naszego Facebooka. Śledźcie nasz profil. Dziękuję bardzo.